Więc witam ponownie. Dochodzi trzecia. Temperatura, no, powiedzmy około 70-80 stopni. Wylot lekko przydławiony. Chodzi o to, żeby nie powodować dużego ciągu, żeby tutaj się paliło, a ten dym się tutaj gromadził. Jak widzicie, on ma problemy, że tak powiem, jakby z ujściem przez komin i wychodzi bokami, czyli ta przestrzeń do wędzenia wypełnia się tym dymem i te ryby są jakby dłużej troszkę poddane procesowi wędzenia. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Tutaj jest otwarte, bo jednak pod proces regulacji polegał na tym, żeby tak dobrać, żeby palenisko szybko nie wygasało, a żeby był zachowany ciąg. Zobaczmy, jak tam wygląda. Widzimy, że drzewo praktycznie ono się tak pali bez ognia. No i to właśnie powoduje to ten dym. Stąd też musi mieć troszkę więcej tlenu. Tu można zostawić. Nawet moment, może troszkę otworzymy bardziej. Może wtedy podtrzymamy tą temperaturę. Rybki wędzą się około 3,5 godziny już. Więc ja myślę, że teoretycznie można byłoby już jeść. Ale jeszcze podtrzymamy. Tak, żeby być 100% pewny, że fajnie się uwędziły. Mają fajny smak. Myślę, do tych 5 godzin. To jest takie optimum. Zajrzyjmy, jak wygląda w środku. Rybki, jak widać, mocno podwędzone, nabrały kolorku. Jak widać, tutaj trzeba delikatnie, bo te flądry, te głowy im się odrywają. No i może to wszystko spaść, więc lepiej uważać. Ja zamknę powoli, delikatnie, żeby też nie tracić dymu i nie za bardzo wychładzać grilla. No tak to wygląda, więc myślę, że za niedługo będzie konsumpcja. To może tyle. Nie wiem, czy może jeszcze coś pokażę później. Na tą chwilę to wszystko, co chciałem wam pokazać. Pozdrawiam i do następnego.